układzie współrzędnych widzimy wykresy dwóch funkcji o równaniach y równa się 2x kwadrat oraz 3y równa się 4x plus 10. Jedna z tych funkcji to parabola, druga to prosta. Widzimy także, że oba wykresy przecinają się w dwóch miejscach. Naszym zadaniem będzie odnalezienie współrzędnych obu tych punktów, zatem wszystkich par x i y, dla których równania tych funkcji jednocześnie są spełnione. Rozwiążmy zatem układ równań. Jeżeli y równa się 2x kwadrat, podstawmy to do drugiego równania, otrzymamy 3 razy 2x kwadrat równa się 4x plus 10. Przenieśmy teraz wszystko na lewą stronę. Otrzymamy 6x kwadrat minus 4x minus 10 równa się 0. Podzielmy teraz obie strony przez 2. Otrzymamy 3x kwadrat minus 2x minus 5 równa się 0. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe, którego ogólna postać to ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Zatem a równa się 3. B to minus 2, C to minus 5. Skorzystajmy teraz ze wzoru na wyróżnik kwadratowy delta, który można znaleźć w tablicach. Zatem delta równa się minus 2 kwadrat minus 4 razy 3 razy minus 5, co daje 64. Jeżeli delta jest liczbą dodatnią, oznacza to, że równanie to będzie miało dwa rozwiązania. Pierwiastek z delty to naturalnie 8. Zatem skoro mamy już pierwiastek z delty, możemy skorzystać ze wzorów na pierwiastki równania kwadratowego x1 i x2. x1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus minus 2 minus 8 przez 6, co daje minus 6 szóstych, czyli minus 1. x2 to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus minus 2 plus 8 przez 6 daje 10 szóstych, czyli 5 trzecich. Skoro mamy już oba x-y, możemy podstawić je kolejno do równania y równa się 2x kwadrat, aby odnaleźć y1 i y2. Zatem y1 równa się 2 razy minus 1 do kwadratu, czyli 2. y2 równa się 2 razy 5 trzecich do kwadratu, czyli 2 razy 25 dziewiątych, czyli 50 dziewiątych. W ten sposób odnaleźliśmy współrzędne punktów przecięcia się wykresów obu naszych funkcji. Czyli znaleźliśmy rozwiązanie naszego zadania. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.